się po dwuletniej przerwie spotkaliśmy się na 12 katyńskich powiatowych biegach przełajowych. Zawody, oferta nasza była skierowana do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu bialskiego, chociaż byli również zawodnicy z Jabłonia. My jesteśmy otwarci i zawody były z oprawą, z ceremoniałem olimpijskim, a więc była flaga olimpijska, hymn olimpijski, znicz olimpijski. No i nasze zawody poświęcone są pamięci olimpijczyków zamordowanych w Katyniu. I dzisiaj właśnie w 82. rocznicę tej zbrodni był apel, w którym uczciliśmy pamięć tych zawodników. Pamiętaliśmy również o prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotrze Nurowskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej, a leciał do Smoleńska po to, żeby złożyć wieńce na grobach tych wspominanych dzisiaj przez nas olimpijczyków, żołnierzy. Obawialiśmy się bardzo po dwuletniej przerwie, obawialiśmy się przede wszystkim o frekwencję. Nie była ona za wysoka, ale można powiedzieć, że zadowalająca. Jakicyś tam przedstawiciele w większości szkół powiatu bialskiego byli. Myślę, że dzisiejszy dzień, te godziny przedpołudniowe i popołudniowe dostarczą Wam bardzo wiele satysfakcji. Ja dziękuję za po raz kolejny szczególnie razem ze swoimi wychowawcami, opiekunami czy dyrektorami tutaj do Terespola. Młodzież, z którą rozmawiałam z różnych szkół, też podobały się tutaj te tereny. Po raz pierwszy przy stadionie były te zawody. Podobała się atmosfera, nagrody, oprawa. Zawodnicy byli bardzo zadowoleni, a to mają być oni zadowoleni, a nie my, prawda? Chociaż no, dobrze byłoby, żeby więcej młodzieży startowało. Tak, w Terespolu w 2008 roku powstał Klub Olimpijczyka. Jest to jeden z bardziej tak działających klubów na terenie Polski, Klubów Olimpijczyka. I wszystkie imprezy, które się odbywają, to mają właśnie oprawę ceremoniału olimpijskiego. Zawsze do tej pory był olimpijczyk. No nie zapraszaliśmy w tym roku ze względu na to, że obawialiśmy się o frekwencję, a więc jak w biegu ostatnim chłopaków startowało, czy dziewcząt startowało 7 osób, no to troszeczkę, prawda, troszeczkę wstyd, także... Ale dzisiaj gościła. Dzisiaj mieliśmy gościa, oczywiście, że tak, pamiętamy o swoich zawodnikach. Gościem honorowym dzisiejszych zawodów zapalała znicz olimpijski była Izabela Paszkiewicz, reprezentantka Polski w biegach długich, rekordzistka Polski, mistrzyni Polski. Tydzień temu, w tę sobotę, wygrała w Gnieźnie bieg na 10 kilometrów. Jeszcze tydzień temu, 4 kwietnia, startowała w maratonie poznańskim, zajęła 5 miejsce, ale była najlepszą z Polek, wygrały Kenijki, także ociera się o rekord Polski cały czas na 5, na 10 kilometrów. Liczę na to, że w Paryżu wystartuje w maratonie, w Igrzyskach Olimpijskich. Pokazujemy takie postacie, z których młodzież może brać przykład. W wywiadach z młodzieżą, która kończyła tutaj bieg, oni to podkreślają. Najczęściej nie wiążą swojej przyszłości ze sportem, ale mają świadomość, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja jeszcze może powiem, że na początku uroczystości podsumowaliśmy powiatowy konkurs plastyczny Podaj rękę Ukrainie, bo on skierowany do uczniów też powiatu bialskiego. Nie było za dużo tych prac, prawda, ale poziom po prostu był niesamowity. Uczeń z Zalesia, który wygrał, dziewczyna z liceum, która wygrała, po prostu na widok pracy aż kręci się łza wokół. Podziwiam te zdolności młodzieży i nasza taka rola, żeby pokazywać właśnie ich zdolności, żeby oni mogli się wykazać. I w ogóle dzisiejsze biegi były pod hasłem Podaj rękę Ukrainie. Łączyliśmy się ze sportowcami, przede wszystkim ukraińskimi.
pieniakiem z Zalesia. Powiedz mi kilka słów o sobie. W której jesteś w klasie? Co jest twoją pasją? Jestem w klasie 8, moją pasją jest piłka nożna. Czyli bieganie to tak przy okazji? Tak. No oczywiście, no bo gimnastyka, bieganie to jest podstawa. Od tego można iść w gry zespołowe i w różne inne dyscypliny. Tak. Czyli swoją przyszłość to raczej wiążesz z bieganiem czy z piłką nożną? Chciałbym z piłką. A powiedz mi, a oprócz sportu, to jakie masz zainteresowania? Ja z rowerem, basen i tyle. A przedmioty ulubione w szkole? Łem. No i tak trzymaj. Dbaj o siebie, życzę ci dużo zdrowia, sukcesów w sporcie, w życiu takim szkolnym. Dziewczynę masz? Nie mam. To życzę ci również dziewczyny, żeby o ciebie zadbała. Gratulacje. Świeciło. Jakie odczucia po biegu? Trochę długa była droga, no i trochę ciężko. Ale biegałaś przedtem, czy tak sobie dzisiaj wystartowałaś? Tak sobie dzisiaj wystartowałam. Nie bardzo biegałam. Czyli warto jednak dbać o kondycję? Tak, warto, na pewno. Obiecujesz, że będziesz biegać? Obiecuję. To gratuluję i w przyszłym roku albo jesienią na biegach ulicznych w Terespolu życzę ci, żebyś wygrała. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dlaczego warto? Poprawa kondycji, dobra zabawa. No i miło spędzony czas. No i słuchajcie, z takich zawodników należy brać przyszłość. Czy wiążesz przyszłość swoją ze sportem, czy raczej nie? Nie zamierzam pójść w tym kierunku, ale... Ale dla zdrowia będziesz podtrzymywała swoją sprawność i dobrą kondycję? Oczywiście. I życzę ci tego wszystkiego dobrego. Gratuluję jeszcze raz.